O Krzysztofie Kubicy z Górnika Zabrze jest coraz głośniej. W poprzednim roku zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Polski, został młodzieżowcem miesiąca w Ekstraklasie i strzelił gola na 3-2 w szlagierowym meczu z Legią Warszawa. Teraz chce spełniać kolejne marzenia. Biało-niebiesko-czerwony zdobył oznaczony numerem 6 Krzysztof! Ale to gol? Krzysztof! Na początku ustalmy jedno. Krzysztof Kubica nie jest spokrewniony z Robertem Kubicą, choć zbieżność nazwisk przykuwa uwagę wielu osób. Może wcześniej były jedynie takie zapytania, czy to jest jakaś moja rodzina bliska, czy się znamy, czy to jakiś wujek, czy coś. Nie było raczej żartów, dopiero żarty się gdzieś jak... Stałem się taki trochę bardziej dorosły, można powiedzieć, bo na przykład jak zapisałem na prawo jazdy, to od razu było stwierdzenie, że po coś zapisuję, jak na pewno umiem jeździć. Krzysztof od najmłodszych lat każdą wolną chwilę spędzał nie na torze gokartowym, ale na boisku, gdzie chętnie dołączał do starszych braci. Jak chodził z nami grać, no to była duża, byliśmy my swoimi rówieśnikami, a on chodził 12 lat młodszy i nie było widać tej różnicy. On sobie albo radził sprytem, albo umiejętnościami. Cały czas czymś to nadrabiał wszystko. Grał z nami, ale też grał dużo z tymi rówieśnikami, których tu miał. Tak jak było kiedyś, no to jak się nie wiedziało, gdzie są koledzy, znajomi, no to się szło na boisko, nie? W wieku 7 lat Krzysztof dołączył do lokalnego klubu Koszarawa Żywiec. Kolega z sąsiedztwa go namówił. Pierwsze nie chciałam się zgodzić. Miałam pewne opory, bo bałam się, jak to będzie, ale postawił na swoim. Krzysztof od początku wyróżniał się na tle drużyny. Grał z chłopakami o 2-3 lata, nawet starszymi. Była to grupa złożona z kilku roczników. Natomiast dawał sobie doskonale radę, strzelał bramki tutaj z rywalami i było widać, że piłka sprawia mu radość, ma tą smykałkę do gry. Mając 14 lat, Krzysztof zmienił zespół na Czarni Góral Żywiec. Po 3 sezonach został zauważony i zaproszony na testy do Górnika Zabrze. Wzięło w nich udział 40 młodych piłkarzy. 3 albo 4-dniowe testy to były treningi codzienne, a 4 dzień to był test mecz, tak jakby między sobą, albo my graliśmy na rezerwy, coś tego typu. No i spośród tych chłopaków zostało wybranych 2 zawodników. Tymi zawodnikami byli Krzysztof Kubica i Adrian Gryszkiewicz. Oba wybory okazały się trafione, bo po upływie 4 lat obaj grają w pierwszym składzie Górnika. Wszyscy się mi pytają, jak się tam dostał. No mówię, że są przez ciebie, przez swoją pracę, swoje treningi. Są co tam zaszedł, żadnych znajomości, żony nic. Pierwsze tygodnie w Górniku dostarczyły Krzyśkowi wielu emocji. Jak tutaj dołączyłem i zobaczyłem stadion, byłem na jednym, drugim, trzecim meczu, widziałem kibiców i witałem się z niektórymi właśnie takimi osobami jak Stanisław Oślizło i w ogóle, to naprawdę wywierało to niesamowite wrażenie. Na Krzysztofa Kubicę bardzo liczy trener Jan Urban. Wydaje mi się, że to jedna z nadziei Górnika Zabrze. Rzeczywiście Krzysiek wywalczył sobie miejsce i to on najczęściej gra u boku Manecha. Tych bramek, może nie aż tak dużo, ale te, które strzelił, rzeczywiście i były ważne, i były bardzo, bardzo ładne. A tutaj Krzysztofa doceniają też koledzy z drużyny. Na pewno gra głową, jest też dobry w destrukcji, w defensywie i potrafi rzucić krosa, więc wiele znaczy już w drużynie, a jest nadal młodzieżowcem, więc na pewno dużo przed nim i jeszcze dużo nam może dać. Pochwały zbiera też za postawę poza boiskiem. Bardzo, bardzo fajnym kolegą, dużo pomaga, kończył mu się wiek młodzieżowca niedługo, ale i tak nosi piłki. Bardzo fajny, przyjacielski, z dobrą, pozytywną energią. Fajnie się wkomponował w szatnię. Krzysiek jest takim zawodnikiem, którego fajnie się prowadzi, bo jest otwarty na różnego rodzaju rady, uwagi sztabu szkoleniowego. Ubiegły rok był dla Krzysztofa przełomowy. W marcowym meczu z Arabią Saudyjską zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Polski i od razu w debiucie strzelił gola. Rodzina Kubiców pełkała z dumy. Zagrać z orzełkiem na piersi, reprezentować Polskę to jest... Nie wiem, coś niewyobrażalnego. Ojciec Krzysztofa, który hobbystycznie rzeźbi w drewnie i kamieniu, postanowił z tej okazji wyrzeźbić swojego syna. Z kolei pani Alicja pomalowała tę figurkę w biało-czerwone barwy. Jak trafił do tej młodzieżówki, to myślę, zrobię z numerem. No i tak go trzymię na lodówce.
przyjechałem z reprezentacji i tata był w trakcie rzeźbienia. Jest, no można powiedzieć, że podobna, mama ją pomalowała, także to jest ich wspólne dzieło. Bardzo się cieszę z tego powodu, że tata robi takie rzeczy, bo na pewno sprawia mu to wielką radość. Za ligowe występy w sierpniu Krzysztof Kubica został wybrany młodzieżowcem miesiąca Ekstraklasy. Z kolei w listopadzie stał się bohaterem meczu z Legią Warszawa, strzelając dla Górnika gola na 3-2. Pierwsze trafienie nie zostało uznane, ale kilka minut później Kubica zdobył niemal identyczną bramkę. Pierwszą bramkę jak strzeliłem, ta radość wybuchła na trybunach, wszyscy ludzie krzyczeli, cieszyli się, my się cieszyliśmy, ja nie wiedziałem co się dzieje. Nagle spalony po 4 minutach chyba, powtórka akcji, ta sama wrzutka, ta sama bramka i wtedy już nie odebrali tego. Spektakularny popis Krzysztofa z trybun stadionu oglądali rodzice. Tu sprawdzali na telefonach, nie? Czy jest ten gol, czy nie ma? Tu za chwilę zaś mówią, że zaś strzelił. To było coś niesamowitego, tak. Nie umiem opisać emocji. Niesamowite emocje. Nie wiedziałam, co się dzieje. Każdy o tym marzy, żeby strzelić bramkę, żeby strzelić mistrzowi Polski bramkę jeszcze w 90 minucie, jeszcze na 3-2. Coś mamy. Również koledzy z Górnika byli pod wrażeniem. Myślę, że dla Krzyśka było to duże przeżycie. Myślę, że najważniejszy gol w karierze dotychczasowej. No to był taki moment, który już pokazał, że jest ważną częścią tego zespołu. Krzysztof nie ukrywa, że w Górniku dużo czerpie z obecności Lukasa Podolskiego. Myślę, że się zaprzyjaźniliśmy, dużo ze sobą rozmawiamy i dużo mi też podpowiada i na treningach, i poza treningami, i dużo można się od niego nauczyć. Nieważne, co zapytasz, zawsze mi odpowie. Rodzice Krzysztofa podziwiają syna i doceniają jego samodzielność. Teraz się czuję bardzo dumny i dziękuję Bogu, że ten... że trafił na dobrych ludzi, życzliwych, nie? I tak sobie idzie do góry. Teraz Kubica marzy o debiucie w pierwszej reprezentacji Polski. Pewnie, że to jest moim marzeniem zagrać właśnie w pierwszej reprezentacji i być częścią tego zespołu. A trener Mikniewicz będzie powoływał po prostu zawodników, którzy są najlepsi w danym momencie, więc na pewno będzie patrzeć też tutaj na nasze podwórko. Bracia Krzysztofa wierzą, że już wkrótce zobaczą brata w kadrze. No jest to tak najbardziej przekonany, że mu się to uda. Wiem, jakim jest człowiekiem, że będzie do tego dążył, będzie ciężko na to pracować. W zeszłym sezonie zrobił straszny postęp. Także trochę to z nas takie ciśnienie zeszło, czy się mu uda przebić, wybić i dał z siebie chyba wszystko, co mógł dać i daje cały czas, bo to widać. Miniony rok był dla Krzysztofa przełomowy. Oby dalej się tak rozwijał, a być może stanie się kolejnym sportowcem o nazwisku Kubica, który znajdzie się na ustach całej Polski.